Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku. Przypatrzcie się, 27 stopni. 27 stopni, ale zima, znaczy się zima. To nie jest źle, to nie jest zimno. Ale jak było 80 wczoraj i przedwczoraj, to dziś jest zimno. Ja nie mogę. No ale to jest dopiero luty, nie? To jeszcze takie pogody będą, marzec, kwiecień. No ależ może stopniowo coraz cieplej. Nic, dzisiaj jedziemy do West Chicago zawieźć ten ładunek, co żeśmy go wzięli ostatnio. No i coś będziemy szukać, ale to już będzie południe. Jest 8. Niby mam o 12 rozładunek, ale pojadę wcześniej trochę, no bo co będę robił, a może się uda i jeszcze coś bym dziś chycił, ale no nie wiem, no już po południu o 12, pierwszej to już nic nie chyci. Także nie gadam i no jadę i jedziemy rozładować się pierw, a później będziemy myśleć co dalej. No i jesteśmy. Wczoraj było dużo wody, a dzisiaj już nie ma dużo wody. Ale wczoraj podobno strasznie to lało. No i całą drogę jak jechałem to lało, no to nie ma się co dziwić. Ale jest bardzo zimno. I jak jest zimno, to wiecie co będzie, nie? Mój ulubiony dymek. Zaraz puścimy tu dymka. Jest dymek, jest! Piękna sprawa. Ściągniemy jeszcze kuteczkę, bo ja jak jestem z ładunkiem, zawsze daję kutkę, bo diabeł nie śpi, nie? Dzisiaj jest środa. To ile miałem ładnie umyte auto? Poniedziałek i wtorek, dwa dni tylko. No niestety taki kolor. Ale zaś jak umyte to ładne, nie? Ale jak nie umyte, no to takie jakie no jest, no. Może będzie suche lato w tym roku, nie będzie deszcz padał, to nie będę musiał często myć. Może. Jadę na ten rozładunek, ale non stop patrzę w zegar. Dlaczego patrzę w zegar? Bo ja dużo kurzę. Ja kurzę 40 papierosów na dzień, czyli dwie paczki. Dwie paczki mi pękają codziennie. I w styczniu, 1 stycznia namyślałem sobie, że rzucę palenie. I nie rzuciłem, nie dałem rady. A 1 styczeń wytrzymałem cały dzień, 2 styczeń wytrzymałem cały, znaczy wytrzymałem, wieczór już zapaliłem jednego, bo nie wytrzymałem, bo mi bolała głowa. I w 3 styczeń wyjechałem w trasę i tak mi głowa zaczęła boleć i no i zacząłem kurzyć. No i znowu dwie paczki na dzień pękają, a byłem odnawiać kartę medyczną kiedyś. No i pani tak się mnie pyta, bo tam zaznaczasz, czy kurzysz, czy nie. I pani mi mówi, że to bardzo dużo kurzę. Ona mi mówi, no weź, ja wiem, że nie ciężko rzucić, ale spróbuj ograniczyć. 5 papierosów dziennie mniej, 5 papierosów dziennie mniej i za rok, za 2 rzucisz kurzenie. No i co zrobiłem teraz? Ustawiłem sobie w telefonie co godzinę alarm. 6 rano, 7, 8, 9, 10. O, tu jest mój zjazd. Sekunda, zjadę i zaraz dopowiem. No, co do sekundy i no zapika alarm, już kurwa biorę tego papierosa. No i co? No i tak mam ustawione, że 6, 7, 8, 9, 10. Telefon mi pika i no i w ten oto sposób może mi się uda ograniczyć te papierosy, bo dwie paczki jest bardzo dużo. A tak to będę miał 16 papierosów na dzień, nie? Jakbym od 6 do 10 kurzył co godzinę jeden. Także może mi się to uda. Mam nadzieję, że się mi to uda. Żebym tak za 3 miesiące se tak mógł niecałą paczkę na dzień kurzyć. To potem bym znowu se obniżył, nie? Na przykład co 1,5 godziny papieros. Co 1,5, potem co 2 lub 3. No i potem już bym chciał rzucić, nie? Bo naprawdę źle się czuję. Źle się czuję rano najgorzej. Dusi mnie jak psa. No ale jedyna rzecz, którą w życiu żałuję, to że się nauczyłem palić.
No i przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy na warehouse. Biorę papiery i idę się zameldować, że jestem. Zameldowany. Tak, six, czyli tutaj. Plombę mam urwać. Ale zimno, ale wiatr. Plombę mam urwać. Kurde, jest tak zimno, że nawet temperatura nie idzie w górę. No tak to jest, jak się człowiek przyzwyczaił do 65-80 stopni, a tu dzisiaj 25. Ale damy radę, moi mili. Jedziemy do szósteczki koło tamtego. Jesteśmy w dachu. Szyby zamykamy, bo zimno. Jeszcze 9 minut i będzie papieros następny. No, takie mam życie teraz. Czekam z godziny na godzinę. Taki mam cel przetrwania. Ale jak sobie tak pomyślę, no to nie chodzi tu o pieniądze, bo ja tam kupuję tanio te papierosy i no chodzi o to, że no chciałbym, żeby mi się to udało tak o połowę zmniejszyć to palenie i potem znowu o połowę i tak do końca roku, żebym rzucił. No widzimy. Nie planuję nic, bo w nowym roku planowałem i cieszyłem się półtora dnia, ponad półtora dnia i no i nie wytrzymałem. Zielone światełko jest. Pan bloka ściągnął. Idziemy po papiery. Idziemy po papiery. Już jadę do domu dziś. Jadę do domu, ale może coś znajdę. Tutaj na aplikacji w telefonie to nie ma za dużo tych ładunków, a nie wziąłem komputera. Także jedziemy do domu. No ja już wyjechałem z drzwi. Papiery wysłałem. Tak jak mówię, jadę do domu, no bo... O! Za 5 minut papieros. Jadę do domu. W domu może coś poszukam, ale też się spuszczą. Nie będę nad tym, co będzie, to będzie. Zimno jest. No i pasowałoby pojeździć, bo w weekend ma być ciepło, to znowu bymy coś porobili z trokiem. Radio bymy zainstalowali. Te zegary chcę wymienić z kabiny, są fajne i chciałbym je wymienić, bo to nie świeci mi, to tu. Te szczałki też tak gonią, tak skaczą, jak się jedzie. Tego tak nie widać, ale podczas jazdy to takie jest. No, jest okej, nie przeszkadza mi to, ale mam w domu, to czemu mam se nie zrobić? Na razie nic, na razie jadę w dom, otworzę komputer i będę patrzył. Będzie wyskoczy coś fajnego, wezmę, nie wyskoczy. Damy radę. Widzimy się w domu. No i tak. Troczek zaparkowany. Dostałem dzisiaj od pana Zaborka nowe to ramię do wycieraczki, bo moje jest naprawdę nie robi. To moje jest staśnie pokrzywione, naprawdę. Ktoś go tam próbował pokrzywić, żeby lepiej naciskało na tą gumę i to nie robi teraz. Nawet jak się nową gumę wymieni, tą tu wycieraczkę, to nie robi, nie dociska dobrze. I także pan Zaborek, dziękuję Rafał, załatwił mi takie. Idę sobie to poczyścić fajnie, wymalować i będę zakładał. Przede wszystkim ta sprężyna jest jak nowa, nie? A u mnie jest taka zardzewiana i ona też nic nie ciągnie. No widzimy, ja myślę, że to będzie robić. No a co? A oryginalna volwowska kosztuje $130, no to trochę też, nie? Niemały wydatek, a tu jakoś kiedyś z Zaborkiem się umówimy i wypijemy za to, nie? Ja myślę, że damy radę. Jadę do domu, a włączyć komputer, poszukam ładunku jakiegoś na dzisiaj. Tutaj na telefonie nie miałem na dziś nic, tylko na jutro. Jak coś znajdę, chociaż żeby się załadować dzisiaj, to będzie fajnie. A jak nie znajdę nic, no to nie znajdę. Widzicie, kto tam jest w oknie? Nie wiem, czy to widać. Spróbuję przysłonić ręką. Nie, nie widać. Tam stoi nasz pan prezydent były. Dobra, jadę do domu. Włączę się w domu z powrotem. No i tak, moi mili, jestem już przy troku.
parkuję pick-upa, a jadę do... Wczoraj nie znalazłem ładunku. Znalazłem na dzisiaj. Ale nie, za, nie w czas rano. Pick-up jest o drugiej. Mam dwa pick-upy. Jeden pick-up jest o drugiej, a drugi pick-up jest o piątej i jedziemy do London, Ohio. Ale pisało, że wcześniej biorą, także spróbujemy, jest 10:00. Spróbujemy podjechać wcześniej, może wezmą. Będziemy widzieć. No mi się wydaje, że będzie ok. No i niestety znowu będzie jazda całą noc. No bo tam jest rozładunek o 7-8 rano. A tam jest inny czas, godzina do przodu, czyli wiecie, która 7 nasz czas. Podjedziemy tu temu panowi, bo on widzę coś i chce, kombinuje. Podjedziemy mu, staniemy jeszcze tu. Wypełnimy jeszcze książkę i będziemy jechać. No i co? Wczoraj był pierwszy dzień. Co z tymi papierosami? Muszę się pochwalić, że wykurzyłem na 16 papierosów. Dzisiaj jest 10 godzina i wykurzyłem dopiero 3. Jest 10:17, właśnie dopiero rzuciłem trzeciego. Także co godzinkę se kurzę. Jest to do zrobienia, jest to bardzo fajne. Mogłem to wcześniej zrobić, no widzę, jak mi to długo wyjdzie, no ale jak na razie mi wychodzi i czuję się dobrze. Myślę z miesiąc tak zrobić i za miesiąc już dam alarm co półtorej godziny. Co półtorej, potem co dwie, trzy i może się uda rzucić. Trzymajcie kciuki za mnie, jak rzucę, to będę bardzo szczęśliwy. No bo tak z dnia na dzień to ja nie potrafię, nie dam rady. Coś mi się dzieje, głowa mnie boli i ręce mi chodzą i nerwowy się robi. A tak to jest wszystko ok. Kurwa, wejrzę się ustawostrość. Ziomal mój jedzie, nowy targ. Muszę mu pomachać. Nawet ma plejty, 100 lat. Zdrówko. Dojeżdżamy, moi mili. Dojeżdżam tutaj, na ten pick-up, po ten załadunek. Wczoraj, co byłem na rozładunku, to byłem dokładnie 5 minut stąd. No ale nie było go wczoraj, dopiero jest dzisiaj, no to trudno. Także ja jestem już tu. Znajdziemy sobie gdzieś parkinga. Pójdziemy się zameldować, że my są tu. Patrzcie, jaka fajna guma, podgrzewana i w zimie nie jest ślisko. Bardzo fajna sprawa. No ja już zameldowany. Dostałem drzwi numer 47, 32, czyli tam gdzieś z tyłu. 47, tak dobrze mówili, że tu wcześniej ładują, no ale na tym drugim załadunku, co będę miał, oni tam nie chcą wcześniej ładować. No widzimy, co będzie, to będzie. No, widzę, że te blachy się wam nie podobają. Z komentarzy wynika. Trudno. Jest jak jest, no. Nie, do końca też nie jestem z nich het zadowolony, no ale jest jak jest, no. Jak to mówią, jak się nimo, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jakbym to umiał i wiedział jak, i to tam by... Można było te dziury inaczej schować, bo by można było od środka dać siateczkę, nie? I najebać żywicy albo szpachli, no ale akurat tam nie ma dostępu od środka. Trzeba by było chyba wszystko ze środka wyciągać, nie? I gabinety, i łóżko. Ja się nie przejmuję. Dla mnie to robotę robi. Ja jestem z tego zadowolony, a resztę to mnie nic nie obchodzi. Tu jeszcze będzie dużo rzeczy, co ludzie nie będą lubili. No ale takie to jest życie. Ja już w drzwiach. Czekam, może mnie załadują. No i tak se siedzę. Jeszcze mam 21 minut do papierosa. Patrzę sobie. Zimno dziś. No ale jakby nie było jeszcze luty. Jeszcze zima będzie. No, idę coś dziubnąć, jakąś kanapeczkę przed drogą. Pierwszy ładuneczek załadowany, a idę do biura po papiery.
Patrzę, no czy blachę zrzucili, zrzucili. Także można iść po papiery. Jedziemy dalej do Bolingbrook. Papiery mam, plombę mam. Waga 8,5 tysiąca funtów, 12 palet. Jedziemy po drugi ładuneczek. Idziemy wyzamykać drzwi, uwidzimy co to tam mamy. Takiego ciekawego. Chuj wie co to jest. Normalne kartony. Z czym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dołożymy drugi ładunek, to sprawdzimy co to tam jest. No bo ten drugi ładunek mam niedaleko, 20 mil. Mam czas, a ulicami jest 15 minut dłużej. A autostradą bym był 15 minut wcześniej, ale ta autostrada 355 jest płatna. No nie jest to Bóg wie ile, ale tak i tak się nam nie śpieszy, bo oni wcześniej nie chcą ładować, także pojedziemy sobie ulicami. Może coś się uda fajnego nagrać. Czekam jeszcze na tą nową kamerę, bo z telefonu to tak ciężko mi nagrać cokolwiek z ulicy. Tamta Sony jednak nie robiła. Nie miała tej stabilizacji, tak jak każdy pisał i... No i było jak było, cząsło, nie? Do niej można dokupić tą, a... tą obiektyw chyba się to mówi, nie obiektyw, te lenzy takie wymieniane, że one mają stabilizację, ale... To taki lens też drogi jak cholera, a znalazłem fajną kamerę, taką malutką, zgrabną, nie będę już wstydzić z dużą kamerą. Mała, zgrabna, fajna DJI. Będę sobie mógł tutaj gdzieś zainstalować, albo tutaj, tak jak miałem to GoPro i będą fajne filmiki z trasy. Bo na razie to tak i no. No jest jak jest. Nie ma źle. Jakbym skręcił w prawo, to tam dalej jest taki magazyn, co Michał woził tam piwo i tam właśnie pierwszy raz Michała spotkałem. No i oczywiście pierwszy raz widziałem na żywo tego troka. I tam my się właśnie poznali. Tu się jedzie prosto, ja wiem, ze 3 mile albo 2 mile i po prawej stronie. On tam piwo woził. No a ja jeżdżę jeszcze troszeczkę prosto, zaraz w lewo i już mam autostradę i następny zjazd i jesteśmy na następnym ładunku. Jesteśmy zameldowani i mamy drzwi numer 1, ale dopiero tamten pan wyjedzie z drzwi numer 1, także czekamy. Ale podjadę se tam, żebym po prostu lepiej widział, kiedy on wyjedzie. Ale teraz się narobiło troszeczkę troków. Ten tu biały jest w daku numer 1, także on jak wyjedzie, to ja tu wjeżdżam. Może się szybko uwiną, ale trochę troków jest. No, będzie co będzie. Tamci też czekają na któreś daki z tamtych. Ja już jestem w drzwiach, tu światełek nie ma, ale pan przychodzi z papierami. I tak pomału wszyscy odjeżdżają, a ja jeszcze siedzę. Jest jeszcze tutaj trzech sąsiadów, także czekam dalej. Ale dopiero co wjechałem, także no nie ma się co stresować. Appointment miałem tak i tak na 17, na 5. Jest dopiero 3:20. Załadują to załadują, nie to nie trudno. No, tak to wygląda na obecną chwilę. Widzicie, go na wyciera. Dlatego właśnie prosiłem zaborka, że jakby dał radę, żeby mi załatwił. Ta wyciera super, naprawdę, a ta tutaj odtąd tak od połowy dotąd, to tu, to jest taka smuga. Tego za dobrze nie widać na telefonie, ale
No ona po prostu już jest, przeszła swoje. A jest powykrzywiana, ja ją też próbowałem troszeczkę tak dokrzywić tu w stronę szyby. No za dużo już ma wygięć. Za dużo ma wygięć i nie robi tak, jak powinna robić. Pan Rafał Zaborek załatwił mi nową. I jak przyjedziemy z trasy, to sobie wymienimy. Tu jeszcze jeden dzień przemęczymy, a min dwa dni. Przemęczymy, a później będziemy mieć nową. Jesteśmy załadowani, moi mili. I wyjeżdżamy do tego Londynu, London, Ohio. Co mamy? Jakąś wodę. Dom Dom's Nestle czekolada. O, jakieś chujowiny. Znaczy się nie chujowiny. Piękne, dobre produkty słodkie. Doładowali mi 18 tysięcy funtów. Tam przedtem miałem 8, tak? Czyli mamy 26 tysięcy funtów. 13 ton. Można jechać, nawet nie będziemy myśleć o wadze, bo chociażby jak załadowali, to i tak nie będę przeważony. Plomby obydwie tu mam, nigdy ich nie zakładam, tak jak już nieraz mówiłem, bo no na tych truckstopach wiecie jak jest, podejdzie ktoś, urwie i to jest plastik. I wtedy jesteśmy w dupie. A ja sobie to założę jutro rano, a na naczepę zakładam zawsze tą moją kutkę, którą już widzieliście nieraz. Także co? 4:22. Bierzemy się w drogę. Bierzemy się w drogę. Za 38 minut znowu papieros. Dzień dobry. Już jest następny dzień. Ja tu przyjechałem wczoraj wieczór. Wieczór, 11 w nocy. No i powiedzieli mi, że do rana trzeba czekać. Można tu spać, także spałem. Teraz mi tutaj przyszedł chłopiec, zastukał ten spater, co przekładał, a co przekłada trailery. Mówi, że idź się zciechuj. Mimo to, że masz na 8 appointment, dalej idź, bo ona mówi, że ma miejsce dla mnie. Także poszłem sobie, zameldowałem się i no i jestem. I dostałem drzwi numer 113, czyli te tu, o. Idziemy i no, rozpróć tą plombę i będziemy cofać. Czy zimno? Trochę zimno. Chyba 25 stopni. Już jestem rozładowany, moi mili. Co tu mamy? W miarę czysto. Ta tu plama mnie denerwuje. Ale to już nic na to nie poradzę. A, no i tak. Bierzemy się teraz na ten, po ten następny ładunek i z powrotem do Chicago. Tamten ładunek, który weźmiemy zaraz, a rozładunek będzie w Chicago w poniedziałek. Także będziemy mieli znowu weekendzik w domu. Piękna sprawa. Wyzamykane moją przyjaciółkę gumę musimy wziąć. No i tak. Kurczę, ale zimno. Ale zimno, naprawdę. A załadunek, który jedziemy, jest niedaleko stąd, 40 mil. To, że 40 mil to nic, ale ja nie mam, nic nie zjadłem i muszę sobie ciepłą kawę kupić. Także zanim tam zajadę, stajemy na truckstopie, bierzemy ciepłą kawę i spadamy. Moi mili, jestem na truckstopie. Kawkę sobie zalałem. Podtankowałem się tak za $300 se dolałem paliwa, bo nie jest takie tanie. 3,79. Przepraszam, 3,89. Także troszkę tylko dolałem za $300. A o! Truckers Chapel. Tu jest kościół dla truckerów. Ktoś ma ochotę się iść pomodlić? Może się iść pomodlić. O, nie widziałem takiego czegoś jeszcze. Ale jeszcze dużo rzeczy nie wiem. Także jadę. Jadę sobie tu stanąć jeszcze na 15 minut. Bo tak naprawdę według prawa to nie wolno mi jeszcze jechać. Muszę jeszcze spać. Także jeszcze 15 minut sobie tu zaparkuję między trokami gdzieś. A dopiję kawkę, zjem coś i będę pomału ruszał. Tak to kurczę poparkowane, że nie ma jak. No jest jak przejechać, nie panikuj mi, regale. Ale dupy nie urywa.
No i wyjechałem z Truckstopu, moi mili, jedziemy po ten załadunek. Jedziemy, a opowiem wam, co wczoraj zrobiłem. Przyjechałem tam, nie, na rozładunek, gdzieś była 10. Tak 10:03-4. Ja oczywiście z papierosem w gębie, no bo ani minuty nie poczekam. No i zameldowałem się u pani w tej budce, a zanim mi sprawdziła sila, zanim co, no to minęło z 5 minut. I tak 3/4 tego papierosa to ja tak naprawdę nie wykorzystałem, bo to tak otrzymałem w ręce i no i tak podziękowała mi pani, powiedziała, że tam się mogę przespać, zajechałem na tam, gdzie mogę spać, 10:15 i powiem wam, że naprawdę mi się chciało kurzyć. No ale dopiero co wykurzyłem, no i sobie myślę, no muszę czekać do 11:00. I tak sobie potem pomyślałem, bo tu gdzie ja jestem, to jest godzina do... Continue straight to stay on US 33 East. Tu jest godzina do przodu, tu jest inny czas. I tak o 6:30, jak jechałem w Indiana, to mi się zmienił czas na 7:30. No i wczoraj, właśnie jak już kładłem się spać, to ja sobie myśliłem, że tego o 7 godzinie papierosa ja nigdy nie kurzyłem, nie? No bo zakurzyłem tego o 6, potem w pół do 7 mi się czas zmienił na 7:30, no i potem na... I potem zakurzyłem dopiero tego o 8. Tak mnie to kusiło nadrobić tego jednego, bo ja wiem, że to jest głupie, ale ktoś jak walczy z nałogiem, to mnie zrozumie, że no chce się. I według prawa to ja co godzinę kurzyłem, ale tak naprawdę tego o 7 to ja nie zakurzyłem. No ale wiecie co? Poszłem spać, nie zakurzyłem go. Dziś rano byłem dumny, ale tak sobie pomyślałem, dziś rano za to dzisiaj będę miał 2, nie? Bo przejadę granicę, dajmy na to o 3:15 i potem mi się znowu wróci za godzinę na 3:15, czyli tego o 4 godzinie będę 2 razy kurzył. No, także tak wczoraj chciałem oszukać system, ale nie oszukałem. No. Dzisiaj 8:30, za pół godziny znowu. No i zameldować się zameldowałem. Pan mi kazał przesunąć kółka head do tyłu i zaparkować tutaj. Jestem dużo wcześniej, ale powiedział, że jak będą drzwi, to on mi zadzwoni. Raczej mnie załadują wcześniej, bo jest 5, nie też chcą iść do domu. Także muszę tu na razie stanąć sobie i czekać. Na przykład tu sobie staniemy, o, albo na przykład tutaj. I tu sobie będziemy stać i czekać, aż pan zadzwoni. No i zadzwonili do mnie. Mam zrzucić trailer w drzwiach 25, czyli w tamtych, w tych tu, o. O, drzwi się otwierają pięknie. Jedziemy zrzucić trailer i będziemy czekać. Jest 11:04. No, ja się już odpiąłem. Trailer sobie tam będzie siedział, jadę tu na parking do chłopów, no i będziemy czekać. Papiery mam, jestem załadowany. 35 tysięcy funtów, czyli taka normalna waga. Idę odpalić toka i tam mamy przyczepę. Idziemy się podpinać i jedziemy do domu. Piątek. Będziemy wieczór w domu i mamy sobotę, niedziela. Chyba nawet odepnę się od razu na parkingu i podjadę trokiem pod dom i może przez weekend coś zrobimy. Co to mamy? Chuj wie, co to mamy. Twarde Classic Barbo. Nie wiem co to jest. Nie chcę wiedzieć. 12, 25 i 29. Rewelacja. No, zważony i spadamy. Nawet się jeszcze nie chce nic. Chwała Bogu, że to tak szybko poszło. Żeby teraz ino dojechać jakoś bezpiecznie i szybko. I weekendzik. No muszę jednak. Muszę jechać do domu. Sywdżu ma malaria. Także odpinamy się na parkingu i jedziemy do domu. Zrobimy sobie nowy projekt jakiś na jutro, na niedzielę. Damy radę.
No i jestem. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Z wami się jeszcze nie żegnam, bo chcę skończyć ten film na załadunku. Przepraszam, na rozładunku w poniedziałek, także jutro. Przez weekend nagram inny film, a ten dogramy w poniedziałek jeszcze. Film już trwa dość długo, także pożegnam się z wami. A końcówkę nagramy do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć i do następnego, heja.